Na warunki dzisiejsze to można powiedzieć, że byliśmy młodzieńcami, bo średnia wieku ekipy to było niecałe 31 lat. To się wydaje proste tutaj, jak chodzimy po górach, ale tam wysokość plus temperatura plus wiatr, wycieńczenie powoduje to, że walczymy o każdy krok. Skoro wieje, a nie może stać, no to klęczy, że jak przy klęczeniu też wieje i nie może dalej iść, no to trzeba się czołgać. Po wypadku Staszka, który mocno przeżyliśmy, dla wszystkich z nas była to pierwsza śmierć górska, która nas tak bezpośrednio dotknęła, przeważył pogląd, że wyprawę należy kontynuować, aby jak gdyby jego ofiara nie poszła na marne, że wyprawę trzeba dokończyć prawie że za wszelką cenę. Tak myślę, że nie chciałbym już wracać do tych nocy na wysokości w okolicach 8000 zimą, bo to jest po prostu, to jest koszmar. Rok, może trochę ponad rok przedtem, ukazał się wywiad z Reinholdem Messnerem. Powiedział, że wyjścia zimą są możliwe, ale on sobie nie wyobraża, żeby w najbliższych kilkudziesięciu latach było możliwe wejście zimą na 8000 bez tlenu. No i minął rok z kawałkiem, a my wyszliśmy. I o tym się dzisiaj pamiętam.